dawaj Mati, szybko biegniemy na pociąg. Widzowie, to jest koniec. Oficjalnie odjeżdżamy w Shinondale. Zobaczycie dokąd, oglądajcie z mojego końca. Będziemy jechali teraz nowym pociągiem w Minecrafcie. Znajdujemy się aktualnie na dworcu kolejowym. Idziemy teraz na peron i odjeżdżamy bardzo, ale to bardzo daleko stąd. Oglądajcie, żeby zobaczyć dokąd pojedziemy pociągiem. A to nie jest pociąg zwykły, to są pociągi jakieś inne, nowe, tajemnicze. Jakiś postaci. Oglądajcie, dobra, teraz idziemy. Możemy iść dołem, możemy iść górą. Trzeba bilety kupić, poczekaj, sprawdź. Tak, a jeszcze bilety, zapomniałbym powiedzieć właśnie o biletach, które musimy kupić. Jedna łapeczka w górę to jest jeden bilet więcej dla nas. O, widzowie, czy chcecie odjechać razem z nami, to klikajcie łapeczki w górę. Zobaczymy, ile widzów jest chętnych na pojechanie z nami pociągiem. O, kto jest chętny, to klika łapeczkę w górę. O, możecie napisać swój nick w Minecraft, to możecie napisać dla was bilety. A tutaj niestety nikt nie siedzi, nikt nie sprzedaje biletów, więc chyba to jest za darmo. Dzień dobry, my chcemy kupić bilet na pociąg. Ej, serio, nikogo tu nie ma i są pustki. Może to jest za darmo, ale to troszeczkę podejrzane, dlatego że pociągi za darmo nie jeżdżą. Więc dlaczego tu jest za darmo? Jakoś dziwne, bo nie ma nikogo. Ludzi nie ma na tym dworcu. Halo, na tym peronie. Jest tu ktoś? Halo, czy my odjeżdżamy sami? Czy serio tutaj nikogo? O, widzę pociąg! Widzę pociąg, ziom! Jest pociąg? Tam jest pociąg! Jest pierwszy pociąg! Dawaj, nie wiem, czy to nasz. Nie wiem. Musimy znaleźć odpowiedni pociąg dla nas, bo tutaj jest kilka tych pociągów. Jest zielony, jest jakiś czarny, jest biały, jest szaro-czerwony i w oddali jest jakiś niebieski. Wow, tam jest dziwny pociąg. Na przeciwko, weź zobacz. Ale patrz, jaki tu malutki jest. To jest tutaj dla nas, dawaj, drecyna, idziemy. Jakoś tak to się nazywa. Widzowie, drecyna? Cokolwiek by się nie stało, to pamiętajcie o subskrypcji. Jeśli wejdziemy do pociągu, to wy możecie wejść ze subskrypcją, zostawić nam z dzwoneczkiem, subskrybujcie, z góry każdemu dziękuję, kto kliknął. Wbijamy milion, tak wejście pomóżcie. Nie, tak Matuner? Jest. Tak jest, wbijajcie sobie, oczywiście. A teraz tutaj możemy sobie wejść na to i nawet tym możemy jeździć, tylko ja, nie wiem, jak to się obsługuje. Wiesz, jak to się nazywa? To jest jakaś drezyna, czy jakoś tak co to się nazywało? Dawaj. Nie jedziemy, nie działa. Dawaj, Smajslo, zobaczmy, czy możemy wejść do tego pociągu tutaj. Jakiś czarny, wow, jak on wygląda. Ale ty, co tu masz, jakieś pokrętełka? Zobacz tu. Uwaga, klikamy. Wszedłem, się też wszedłem. Jesteśmy, patrzcie. Patrz, jakie tu ma jakieś te tryniki, normalnie w pociągu, kółeczka. Chłopie. Zobacz, tu jakiś zegar jest. Uruchamiaj to, Marian, uruchamiaj. Zobacz, 250 km na godzinę wyciska. Wow, 250? Jaka bestia. Ja ty może lepiej nie jadę, bo jest za szybki. Tu jest kolejny pociąg, jakiś biało-czerwony. Ulala, jak on wygląda. Ale czy to jest nasz na pewno? Nie wiem, podejdźmy. My sprawdźmy. Patrz, tutaj są. Uwaga, wchodzę. Patrz, wchodzę do środka. Patrz, jestem. Pa, chłopie. Hello. Uwaga, normalnie prowadzimy pociąg. Weź drugą stronę. Możemy jestem po tym pociągu sobie chodzić. Ale bajer, czekaj. Po drugiej stronie jestem. Weź. Serio? Podejdź. Czekaj, uwaga. Jestem jako... Nie, jako... Ja nie chcę być jako... Ja chcę być pasażer, no. Ej, dlaczego mi... tutaj do mnie. O, idę. O, teraz siadłem. Jestem znowu jako kolejarz. No nie. Chciałem być jako pasażer. Dobra, nie możemy przejść. Idziemy do innego. Co tu się dzieje? Jak to jest tutaj możliwe? Ło, w środku ten dopiero jest na wypasie. Mega wypasiony. Zobacz to. Ziom. Jedziem! Go, dawaj! Czemu to nie jedzie? Ej, dlaczego to nie rusza? Przecież to powinno normalnie być uruchomione, ale nie działa. I te tory dalej też są rozwalone. Weźmy, sprawdźmy teraz inne pociągi, bo te niestety nie działają. Jest to mega dziwne, bo powinny normalnie jeździć i powinniśmy nimi odjechać, ale nic się nie dzieje. Chodźmy dalej sprawdzić inne pociągi. Matuner, chodź, bo tutaj widziałem jakiś niebieski. Zobaczymy tam w tym kierunku, jaki się znajduje. Weźmy się, podsadźmy jakimś drewienkiem, bo tutaj nie widzę niestety żadnych drabinek. Chyba jest dosyć wysoko, co? Chodź tędy, widzę. O, tu może podskoczyć i tutaj. No. Chodź. Idziemy zobaczyć inne pociągi. Co to za pociąg jest? Ej, jakiś inny odróżniający się. Mega dziwny. Czemu ten pociąg ma oczy? I czemu ten pociąg ma czapkę jakąś? Co i jest? Jakiś kolczyk na uchu. Podejdźmy sobie bliżej to tego pociągu. Grane. Tu jest jakiś normalny, a tutaj jakiś niepoważny. Zobacz, co tu się stało? Co to za plama czerwona? Keczup. I oczy jakieś.
Co jest? A zobaczmy, czy to jest pociąg Frediego? Co? Ej, patrz! Frediego pociąg z zębami? Normalnie Freddy tu jest! I mamy, możemy do niego do środka wejść. O, wow. Freduś Glamlock, Glamlock. Matruner, wchodź do niego pierwszy, zobaczymy, dobra, co się stanie. Dobra, ale na twoją odpowiedzialność, okej? Okay? Uważaj na te ostre zęby, bo dobra, ja nie wiem, co się stanie. Dwa, no. O, wchodź, jeden, wchodź, dawaj. Jesteś? Uważaj. Jestem. Widzę, jak wystajesz. No tam. Widzę cię. Ostrożnie. Ole, ten Jejku. Pociąg jest duży, Frediego. On jest wielki, Smajslu. Co to jest w ogóle za jakiś babolek tutaj? Ej, na środku? Freddy, to jest Ale pociąg skakuje. Frediego, ewidentnie. O. Możemy do środka do niego wejść, ale on na razie nie jeździ. Może on śpi po prostu i dlatego nie jeździ. Zobaczmy inne następne pociągi, bo widzę jakiś tam naprzeciwko niebieski. Ulala. To jest pociąg jakiejś innej postaci. Ale tutaj jest dużo różnych pociągów. Możemy do każdego wsiąść. Tu jest taki normalny, bym powiedział, ale ten to nie jest chyba normalny. Idziemy obok niego. Dalej ma oczy ogromne niebieskie. No patrz właśnie, na to. Ile tych oczu jest? Jakieś bardzo dużo. Takie duże, ogromne. Zobacz. Wow. To jest pociąg Hagiego Łagiego. Normalnie pociąg? Do środka możesz wejść do Hagiego Łagiego. I a pierwszy raz taki pociąg na oczy widzę, chłopie. Bez skitu, jaki on ogromny, ty. Wchodź, dobra, teraz ja wchodzę. Uwaga, uwaga. Pierwszy, idę do Hagiego Łagiego, wskakuję. O, jestem w środku. Uważaj, żeby ci nie pociągu. Pożarł. Co ja jest? O, tylko głowę ty ci też widać. Jesteś. O. Ja tak samo. Jo, ile ty, tu jest miejsca. Co to jest to? Co to jest? I widzę jakieś oko, normalnie ty. On się na mnie patrzy teraz, widzę oko przed sobą. Jakie oko? Co to za oko? Ale to jest mega dziwne. Widzę też nasze ciało. Mamy też jakiś czerwony kolorek, czerwone jakieś plamy i widać, że siedzi ten, który steruje tym pociągiem, to ale on nie rusza go, nie? Czy patrzcie, on jakiś dziwny, taki się trzyma tutaj i zrób w drugiej stronie. Idę. Dziwna o, dobra. Akcja, dobra, wychodzę tak samo. Dlaczego ten pociąg też Smajslu, nie jeździ? Uważaj, zejdź z torów, to co, siedzie co do jest, nas, co jest, to jedzie pociąg. Stronę, uciekaj! Ej, to pociąg, bliżej pucza pilar, on jeździ, normalnie się rusza. Ja! Przyjechał po nas. Normalnie, no. Ej. Ale my się nie zmieścimy do takiego malusieckiego. Co się dzieje? Pipękiego. Patrzcie! Przyjechał pociąg PJ Puchapilar i normalnie jeździ. Ostanął teraz. Ej, cofa do tyłu. Na wstecznym. Patrz. Jak szybko. Ej, zaczekaj. Dawaj, za nami. Go. On ucieka. Dawaj, poczekaj. Zawiś jedzie. Nas. Szybko. Bez nas jedzie. Szybko. Ej, jaki ten pociąg jest dziwny. Czemu pociąg to jest pociąg PJ Pulara? Poczekaj na mnie. Ej, a tam gościu, mamy drugi inny. Ej, trzeci pociąg. Jeszcze jakiś inny. Jeszcze jakiś inny? Musimy teraz wybrać jakiś pociąg i nim pojechać, ale pytanie, jaki wybierzemy? O, to zaraz się okaże. Dobra, i PJ Pucz Pilar odjechał od nas pociągiem. Pojechał sobie wsiną dalej. Ale tutaj mamy po lewej stronie pociąg. Uwaga, kogo to jest pociąg? Daddy Long Legs. Daddy, tak, to jest on, Long Legs. Wow, ten Daddy pociąg Long jest Legs. Niesamowity. Jaki on ma oczy. Tak samo tą swój czapuszek i możemy wejść do środka, też ma zęby, ale w środku jest taki bardziej kolorowy, taki fioletowy, ładniejszy kolor, no, bym powiedział. No, to ładniej tam wygląda niż wcześniej. Dobra, no to wchodzimy do środka, uwaga. Freddy był spoko i ten jest pociąg. Jestem, spoko. Jestem w pociągu, wow, zobacz. Jaka skidza. Ale Smajslu, fajnie ja to wygląda, tak mega, nie? Ej, ładnie. A co to jest tutaj na samym końcu? Ale kozacko bym powiedział, tak kolorowo, Smajslu? Tak. Co? Co się dzieje? A co to jest na samym końcu, jakiś tutaj taki zmarszczony ty? Co to jest? Wow, nie wiem, nie mam żadnego pojęcia. Te pociągi są mega dziwne. Ja mam wrażenie, jakby one chciały nas zjeść. Myślisz? I tego się obawiam. Lepiej uważajmy. Bądźmy ostrożni, bo nie wiadomo, co może się zaraz stać. Dobra, wyjdźmy lepiej z tego. Dawaj, idziemy, sprawdzimy. Idziemy szukać innych pociągów, może trochę normalniejszych. Ej, PJ Puchapilar z powrotem przyjechał. Pojechał do Hagiego Łagiego. Jakie no dziwne. Co on wyprawia? O, to dobra, to z tej strony i musimy go obczaić. Poczekaj, ja stanę z jednej strony, a ty z drugiej. Dobra, on cofa się, uwaga, uwaga. Bo i będziemy próbować do niego wskakać. Uważaj, bo on cię przejedzie. O, Smajslu, co robić? Ostrożnie, on się cofa. Nie, stój, jedzie. Tyłem jedzie. Czy na pewno chcesz to robić, Matruner? Lepiej bym nie stał na tych torach. To jest zły pomysł. O, nie, obrócił się, jedzie. Uważaj, Matruner, zjedzie. Zjedźcie, Matruner. Gdzie jesteś? Nie Matruner, wiem. Co się dzieje? Wypuszczaj pociągu mojego przyjaciela. Słyszysz? PJ Pilarze. Matruner, halo, Smajslu, co się dzieje?
jakby w pociągu. Co jest grane? Czemu cię nie ma? Nie widzę cię w środku, gdzie jesteś, Matruder? Smajslow, on odjeżdża chyba. Nie, Peaches, zostaw mojego przyjaciela! On odjeżdża faktycznie, patrzcie. Co ja mam zrobić? Odjeżdża, coraz to szybciej, coraz to szybciej. O nie, nie mogę doścignąć go, on odjeżdża. Nie, Arturku, Smajslow, proszę cię, biegnij za mną. No próbuję jakoś, no biegnę cały czas. On przyspiesza, on coraz szybciej biegnie. O nie, bo on jedzie z moim kolegą. Nie, tylko nie to! Ratunku, jestem Matruder, wychodź! Też mnie próbuje zjeść! Co jest grane? Matruder, dawaj! Jest, wypluł cię! O, na szczęście! Jezus, ty nawet nie wiesz, co ja przeżyłem w tym pociągu! Co tam było? Nie co wiem, tam było? Przyjechał mnie i złapał, wciągnął. Złapał ciebie? Dobrze, że cię wypluł, ale te pociągi są mega dziwne. Tutaj widzę jakiś kolejny, różowy. Patrz tam. Moje kości. Jaki chodź, Matruner, różowy? Patrz, widzę kolejny. Jest kolejny. Podwyższmy się. Czekaj, dam tobie. Skoczy teraz? Zrób. Uwaga, teraz. Zrób takiego. Dasz radę? Proszę bardzo. Okej, daj radę. Dobra, super. Zobaczcie. Ja wiem, kto to jest. Kto to jest? Mommy Long Legs. I tu różowiczka. Wow, ale różowa. Cały ale różowy. Ma czerwony kolor. Patrzcie na jej twarz. To jest pociąg Mommy. Ulala. Ale ładny, fajnie to wygląda, taki fajnie, różowy, fajnie, ładny, fajnie, no. Nie? Bym powiedział. No. Ja do niego chcę wejść. Ja chcę do mami. Mami, przyjmiesz mnie? Wchodzę i ops, jestem! Wow, ale to fajnie różowo! Okay. Ej, kozacko nawet, tak ładnie no, bym jest powiedział. Spoko. Ej, mami jest moja, odczep się! To, jaka mami to jest twoja? Moja mami moja, nie twoja, ty moja! Idź sobie do daddy long legs, to jest moje. Ty idź do Hagiwagiego, mami jest moja! Idź do Frediego, albo do PJ Pilara. Ej, ale ten koleś jest jakiś dziwny, ten, który steruje mami. On chyba trzyma te wszystkie pociągi swoimi rączkami tutaj, jest bardzo przylepiony i steruje tym całym pociągiem Mommy Long Legs. Tylko on nic jakby się nie rusza. Mamy problem, obróć się w drugą stronę. Co się dzieje? Patrzcie, jedzie kolejny pociąg, ja wyskakuję. Pociąg się uruchomił, Hagiego Łagiego, zobaczcie, on nadjeżdża. On pewnie jest wkurzony, bo my jesteśmy koło Mommy. Dlatego on chce nas pewnie zjeść. O nie, musimy uciekać, Matruner, musimy uciekać. Dobra, spadajmy, czekaj, może z powrotem. Ej, tu jest kolejny pociąg, patrz na tego pociąga. Jaki on ogromny. Train Ether, ja go znam, ja go widziałem wcześniej, Train Eater, może on nas uchroni. Oj, Hagiłagi nadjeżdża, patrz, jest przy Mommy. Patrz, co on robi, pa. Ej, spotkał się z Mommy, rozmawia z nią. Zobacz to, pociągi straszne się spotkały, ze sobą i się rozmawiałam, lol. To tu jest grane, aby tylko nie wjechał on do tego domu. Hagiłagi rozmawia z Mommy, pa. Co jest? Co tu, patrzy się. Ej, obraca się. Obrócił się. Dlaczego on z toru wyjeżdża? Co jest? Pociąg bez torów jeździ! Do góry, szybko, bez torów? Jak to możliwe? Że on bez torów jedzie. Nie wiem, to wchodźmy do tego pociąga, wskakuj do środka, może on nas nie weźmie. Wskakujemy, w innym pociągu jesteśmy. W Train Eater. Teraz się znajdujemy. Okej, okay, Hagiłagi, nie możesz tu wjechać. Super. Nie wiedzie, patrz, nie zmieści się przez tego... Tak, nie zmieści się. Ale Hagiłagi się wkurzył pewnie, dlatego że my poszliśmy do pociągu Mommy, nie? Dlatego. A on chce, żeby z jego usług skorzystać i z jego pociągu pojechać. On może chce cię zjeść. Idziesz do niego? Zaczynasz, czy nie? Olu ma zęby, on cię może normalnie tam przemielić, chłopie. Kamień, papiernożyca, kto wyskakuje. No dobra, ja wyskakuję. Ja też. Uwaga, idziemy? Trzy... Dwa, jeden, skakujemy do niego do środka, uwaga, to Hagiłagi jestem! Wow. Ej, co się stało? Ej, zjadł mnie! Jestem w środku w niego! Normalnie jeżdżę nim! Jestem w środku w pociągu, chłopie! Normalnie on jeździ, widzę ciebie, jak uciekasz, czaisz! Wow, co to wygląda? On cię ściga, uciekaj, Matruner, bo cię zje zaraz! Co tu się dzieje? On mnie zjadł w środku, jestem w pociągu Hagiego Łagiego strasznego! No słyszę, że jesteś w środku pociągu, ja nawet nie wiem, jak stąd wydostać się. Uważaj, Matruner, bo on cię zje, zaraz nie mogę nad nim sterować, niestety nie mogę, nie dam rady! Wyrzuć mi jakieś bloki, może masz, dasz nie radę, no, nie mogę, on chce po prostu cię zjeść, czaisz? Uważaj! Zaraz jest blisko ciebie! Czekaj! Widzę, zaraz cię zje! Co tu się dzieje? Matruner ucieka szybko. Ja nawet nie mam bloków, jak się stąd wydostać. On ściga. On jeździ bez torów, z torami, bez torów. Patrz, jak on przychodzi w ogóle. On bez torów teraz jedzie. Czaisz? Co?
Ja nie wiem, jak on jedzie! Co on nawet po schodkach wszedł! Po schodkach skorzystał! Ty, dobra, ja się co schowam jest? Tutaj! O, jest dosłownie ode mnie kawałek! Co tu się dzieje? Nie, on cię chce za wszelką cenę zjeść, chłopie! Jak ciebie zjadł, to i teraz mnie! Uważaj, on jedzie! Nie mam nad nim panowania, nie mogę nic zrobić! Jestem schowany. Ty! Nie możesz wjechać? Co wjeżdża? Jak niby? Na tym zakręcie się nie zmieści. Wo, co on robi? Czekaj, co on robi? Ja go pacnę, może uda mi się ciebie uratować. Patrz, co on robi. Zaklinował się. Czekaj, walnij go teraz. Uwaga. Walnij go teraz. Raz. No dwa, i teraz wal. Tak, udało się. Jestem. Dobra, uciekam w nogi, szybko. Ten pociąg jest mega dziwny. To pomysł Majslu chyba. Ej, zaklinował się. Zobacz. Patrz, nie może wyjechać. Ha, dobrze mu tak. Próbował wjechać pociągiem w jakąś ścianę, czajcie się zaklinował. Majslu, pociąg Hagiłagi. Bo może na wstecznym pojechać. Pociąg jo, jeszcze na wstecznym. Dobra, wiesz co, uciekamy. Jednak to był chyba zły pomysł, żeby pojechać tymi pociągami. Lepiej wiesz co, pójdźmy sobie tam na dół, gdzieś się skryjmy i poczekajmy na normalny, prawdziwy pociąg, a nie na takie dziwne. Uciekamy teraz sobie w siną dal, widzowie. Tak co jest. Będzie dalej, to subskrybujcie mój kanał z dzwonkiem, subskrybujcie też Matego, wbijajcie też na mój drugi kanał Smile X. O właśnie, tam wrzucę teraz nowy filmik. Nagrywam też filmy z Robloxa. Na kanał nazywa się Smile X. Zapraszam was na niego, klikajcie teraz na środku ekranu. Odcinek się kończy za 3, klikajcie szybko. 2, wbić na mój drugi kanał Smile X. 1, klikaj teraz.